Cześć, witam wszystkich. Postaram się dzisiaj krótko wytłumaczyć różnicę między Ikkyodo i Nikkyodo i pokazać, jak to Ikkyodo powinno wyglądać. Ikkyodo to jest ruch niesygnalizowany, to jest pierwsza rzecz, ale przede wszystkim wykonywana pozycja, na przykład Senkutsudachi, Kibadachi, Kokutsudachi, równocześnie z pchnięciem, blokiem, cięciem. Nikkyodo to jest ruch podzielony. Oczywiście my używamy, robimy to, dzielimy ruch, kiedy chcemy się sami siebie czegoś nauczyć lub nauczyć inne osoby. Ale kiedy ten ruch ma być już w takiej najbardziej prawidłowej formy, która angażuje nasze ciało, jest to najbardziej dynamiczny ruch i rzeczywiście robi to ogromną różnicę w treningu, czy wykonujesz Ikkyodo, czy Nikkyodo, to wtedy staramy się połączyć te elementy. Zacznę od Senkutsudachi. Staję w pozycji Senkutsudachi. Stopę mam, palce stopy z przodu mam skierowane do przodu. I teraz, kiedy się poruszam z pchnięciem ojcuki, nie poruszam stopą najpierw. Nie wykonuję sygnału, nie przesuwam stopy w bok. Ta stopa jest przytwierdzona do ziemi i skręca się dopiero po przejściu. Łokieć dociśnięty do siebie, przechodzę do przodu, pchnięcie. Przechodzę do przodu, pchnięcie. Jeśli chodzi o Kibadachi, kiedy stoję w pozycji Kibadachi, dżonski, kiedyś w ogóle było tak, że robił się najpierw skręt, sygnał. W tej chwili wykonujemy to jednym ruchem, czyli nie przesuwamy stopy z przodu, nie skręcamy jej. Zaczyna ruch noga z tyłu, przechodzimy do przodu, pchnięcie. Jeszcze raz. Przechodzimy do przodu, pchnięcie. Podobnie w pozycji Kokutsudachi, Shotomata Shiuka. Tu jest kilka takich trudnych elementów, na przykład Pinansonoich. Za chwilę to pokażę. Kiedy stoimy w pozycji Kokutsudachi, Shotomata Shiuka, to staramy się rozpocząć blok razem z tym pierwszym rozpoczęciem ruchu stopy do przodu. Czyli przygotowujemy się do bloku i razem z pozycją wykonujemy blok, a kiedy kończymy, tniemy. Kiedy kończymy drugą prostą, Chodatsuki, to wykonujemy obrót. Przeciwnik jest z mojej prawej strony. I tu musimy się złożyć tak naprawdę do bloku, jeszcze nim zaczniemy obrót. Haito lewej dłoni dotyka dłoni prawej i razem z obrotem rozpoczynamy blok i kończymy go stając w pozycji. Jeszcze raz. Razem. Os. Trzeba sobie te elementy kilka razy przećwiczyć. Trzeba uważać na te przejścia w tych podstawowych kata, takie Senkutsudachi Nisan. I potem naprawdę wchodzi to już w krew i całkowicie inny jest ten ruch.